5 lat Termalika czekała na awans do T-Mobile Ekstraklasy i w końcu się udało. Z tej okazji drużyna i kibice klubu wspólnie świętowali sukces na stadionie Termaliki Bruk Badniesiecza. Były atrakcje, prezentacja drużyn i koncert Margaret zwieńczony pokazem fajerwerków. Na piłkarskiej fecie pojawili się również Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz przedstawiciele lokalnych władz. Bruk Badniesiecza 80. polskim klubem na poziomie Ekstraklasy. Historyczny awans po sezonie 2014-2015. Mamy Ekstraklasę i z dużym trudem, z radością oswajamy się z tym, ponieważ sukces jest ogromny. Natomiast muszę powiedzieć, że ta droga od A klasy do Ekstraklasy nie była łatwa. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogłem spełnić marzenia pani prezes Danuty Witkowskiej, pana prezesa Krzysztofa Witkowskiego. I muszę powiedzieć, że od początku w to wierzyłem. Mam tylko taką zasadę, że wolę awans zrobić, niż o nim mówić. Jestem zadowolony, że jestem tutaj. Chciałem mi podziękować pani prezes i trenerowi, że mogłem i mam szansę i mogłem grać tutaj. Awans zawsze jest dobrze spostrzegany, więc cieszymy się tą chwilą i dziękujemy wszystkim za wsparcie. Ja chciałam, szanowni państwo, podziękować tutaj wszystkim kibicom i jednocześnie powiedzieć, że Ekstraklasa jest nasza. Zadanie zostało wykonane. Całą imprezę poprowadzili dziennikarze Telewizji Polsat Mateusz Borek i Ewa Gajewska. Na dłuższą relację zapraszamy jutro na portal IMAW TV.